Szanowni Państwo, witam na kanale 63421 w kolejnym odcinku programu Tak nie powinno być. Dawno tego programu nie było, ale też w ogóle jakoś nie miałem nastroju go tworzyć, wiedząc czy widząc to, co dzieje się na Ukrainie, ale postanowiłem też w jakiś sposób się przełamać i odreagować, bo im więcej człowiek patrzy na tą tragedię, im bardziej się tym karmi, tym po prostu gorzej się czuje. Dziękuję bardzo Państwu za to, że Państwo zgłaszacie problemy. Zachęcam do tego, aby to nadal czynić. Ja w dniu dzisiejszym postanowiłem skorzystać z kilku tak naprawdę Państwa maili i powiedzieć co nieco o śmieciach, o polityce śmieciowej w naszej gminie. Zapraszam. Szanowni Państwo, sprawa śmieci, polityki śmieciowej jest skomplikowana, jest szeroka. Na kilka punktów jakoś tak sobie ją podzieliłem. To jest oczywiście mój punkt widzenia. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale przedstawiam go. Może zacznę od głosu naszej gminy. To jest taka gazeta, która się raz na jakiś czas pojawia w naszej gminie. I w styczniu 2020 roku właśnie pojawił się artykuł, to był artykuł związany z podwyżką właśnie cen za śmieci, która wtedy nastąpiła. No i pojawiła się tutaj taka grafika, która pokazuje jakby dosadnie, że największy problem, największy koszt to jest utylizacja odpadów zmieszanych. Bo jak widzimy, przykładowo za szkło 10 zł za tonę wywózki, a odpadów zmieszanych 416, no to sami Państwo przyznacie, że to jest, no, że to jest spora tak naprawdę różnica. No właśnie, tutaj jeszcze chciałem zadać pytanie, jak Państwo sortujecie śmieci? Jak to wygląda u Państwa z tymi koszami, z odpadami zmieszanymi? Czy wystawiają Państwo te pojemniki, czy nie wystawiają? Czy to starcza na te 2 tygodnie, czy jest za mało? To gdzieś tam jest też pytanie. Większy problem jest z odpadami bio, ale jak sądzę, większość z nas, myślę, że 90%, zrezygnowała z wyrzucania odpadów bio. Chociaż też tak się tutaj dziwię, bo gmina Przygodzice jest w sumie gminą rolniczą i właśnie tak sobie pomyślałem, bo patrząc nawet tutaj za moimi plecami na polu jest taka spora przestrzeń ogrodzona, na której składowany jest obornik, czyli to są krowie odchody ze słomą tak zmieszane i służy to jako nawóz. I też właśnie zastanawia mnie, dlaczego my jako gmina rolnicza nie możemy również tych odpadów bio w podobny sposób gromadzić, przysypywać ziemią w taki sposób, aby powstawał naturalny nawóz, tak żeby rolnicy mogli swoje pola nawozić. Nie wiem, dlaczego tak jest. Oczywiście te ceny, które w tym momencie są, nijak się mają do tych, co były w 2020 roku, bo to, co Państwo widzą, to jest w 2020 roku. W 2019 roku, czyli rok wcześniej jeszcze, ceny za śmieci były na poziomie 15 zł za wywózkę. W tym momencie jest to 27, w 2020 roku było to 23, więc od tego 2019 do 2022 roku cena za wywóz śmieci wzrosła około 80%. No i możemy być pewni, że jeżeli nic się tutaj nie zmieni, no te podwyżki na takim poziomie 20% rocznie no, nas czekają. Więc kto wie, być może jeszcze w tym roku, bądź w przyszłym roku cena nie będzie 27 zł, tylko powiedzmy 35 zł. No to prawdopodobnie nas czeka w niedługim czasie. No i przede wszystkim według mnie jest jedna taka kardynalna, podstawowa sprawa. Ta polityka śmieciowa, która w tym momencie jest po prostu niesprawiedliwa i krzywdząca. Takie dwa przykłady podam. Pierwszy przykład to jest właśnie taki.
po meczu, wygranym meczu 2-0 ze Szwecją i awansie do Mistrzostw Świata poszedłem na spacer z psem. To samo też uczyniłem rano. No i idąc ten kawałek drogi w Topoli Wielkiej, okazało się, że są takie osoby, i to czy takie domostwa, myślę, że około 5 na tym odcinku spotkałem, które w ogóle nie wystawiają kosza czy tego pojemnika z odpadami zmieszanymi. W ogóle. A są takie domostwa, które wystawiają na przykład 3 i to jeszcze 3 takie, gdzie jakby wychodzi to, co w tym pojemniku jest. W sensie ta klapa jest niedomknięta, jest otwarta, bo jeszcze tam coś wystaje. No i ja postanowiłem jakby zamknąć te klapy i zabrałem właśnie tutaj 2 worki z takimi odpadami zmieszanymi, żeby zobaczyć po prostu, co w nich tak naprawdę jest. No bo proszę mi powiedzieć, jaka sprawiedliwość też jest właśnie w tym, że osoby, jeżeli przyjmiemy, że koszt odpadów zmieszanych to jest 80 czy 90% kosztów, które ponosimy za utylizację tych odpadów, to dlaczego te osoby, które nie wystawiają pojemnika z odpadami zmieszanymi, płacą taką samą kwotę jak osoby, które wystawiają te pojemniki? No to tak w mojej opinii nie powinno być, to jest po prostu niesprawiedliwe. To wygląda mniej więcej tak, że te osoby, które nie wystawiają pojemnika, tak naprawdę partycypują w kosztach wywozu moich śmieci. No bo jeżeli ja segreguję tak bardzo, tak ogólnie, tak selektywnie, a ktoś się do tego przykłada rzeczywiście i nie musi tego pojemnika wystawiać co 2 tygodnie, tylko wystawia na przykład raz na 2 miesiące, no to on tak naprawdę dokłada się do mojej wywózki śmieci. A druga taka niesprawiedliwa rzecz, jaka jest, to jest sprawa związana z właśnie popiołem tak zwanym. Są i to sporo, myślę, takich domostw, które nie ogrzewają domu piecem takim, który spala węgiel czy ekogroszek czy cokolwiek innego, tylko no, spala gaz i nie ma popiołu. To dlaczego te osoby nie płacą mniej za śmieci? Przecież utylizacja, jak sądzę, popiołów za tonę, no to też będzie pewnie ileś tam stów, nie sądzę, że 10 zł za tonę. Tak więc to jest druga niesprawiedliwość i to moim zdaniem powinno się szukać jakiegoś rozwiązania, aby ta polityka stała się bardziej sprawiedliwa. Wracając do tych odpadów zmieszanych, tak jak powiedziałem, zabrałem dwa worki. I właśnie, warto teraz zobaczyć, co tak naprawdę w tych workach jest. Zobaczyć, co w tych workach jest. Przygotowałem sobie też pojemniki, takie, żeby podzielić te frakcje. No i zobaczymy. No to lecimy. Metal. Plastik, papier, plastik, papier. Każde opakowanie plastikowe powinno mieć oznaczenie, bo tych gatunków czy rodzajów plastiku jest sporo, ale ciężko czasami odnaleźć, szczerze powiedziawszy. Trzeba naprawdę poszukać tych oznaczeń. To są takie charakterystyczne oznaczenia. O, to jest na przykład PP, czyli polipropylen. To jest jakaś folia, plastik, papier, folia, to kawałek aluminium, parametru, to kawałek aluminium, papier, to chyba folia, tu jakiś ser, butelka. Gulasz angielski, metal, plastik, papier, herbata, śmietanka, czyli metal, tutaj też metal, papier. Po maśle i margarynie to nie wiem, co to do końca jest, ale ja bym to sklasyfikował jako papier. Mydło, papier, tu jakieś kawałki małe, też papierowe, folia, masło, pasta do zębów, plastik, folia, plastik, metal, folia, metal, opuńczyka, folia. Papier, to już taki gorszy na dnie, humus czy metal,
jajko, przecież skorupka, znowu folia, tutaj papier, tutaj znowu folia, metal, plastik, plastik, papier. Papier. Tutaj to już są takie, kurde, banan. A tu już na spodzie są takie troszkę biała. Papier, papier. Jak się papier dostanie do biała, to tutaj nic się nie stanie, bo to jest tak samo dobrze przyswajone przez tylko coś. Szanowni Państwo, zmierzam do końca. Tutaj zostało już naprawdę niewiele. Herbaty jakieś, skorupki, po jajkach. Papier. Tu papier, jakaś cytryna. Tutaj też jabłko. Cytryna, cytryna. I szanowni Państwo, tak naprawdę nic tutaj nie zostało. Tu odmywali, folia. Tu nic nie zostało. To jest jeszcze nawet torba wykonana z materiałów pochodzących w 80% z recyklingu. No to śmieszne. Drugi worek. No w drugim worku to widać to samo. No tutaj już na pierwszy rzut jest opakowanie od herbaty. Opakowanie jakieś plastikowe, tu nie ma co w tym grzebać, bo mniej więcej to tak samo będzie wyglądało. Także kluczem tak naprawdę do sukcesu jest segregacja, jest bardzo dobra segregacja, a myślę, że to może się stać tylko wtedy, jeżeli te osoby, które wykonują tę pracę, czyli segregują skrupulatnie, otrzymają za to coś, bo no na to trzeba po prostu poświęcić czas, trzeba zmienić pewne nawyki. To wszystko jest do zrobienia, ale to wymaga po prostu jakiegoś takiego szerszego projektu i pomysłu. Najlepszą sprawą, jaką by było według mnie, to uniezależnienie się od Ostrowskiego Miejskiego Zakładu Oczyszczania i stworzenia tak naprawdę na terenie naszej gminy takiego miejsca, w którym towar, który byłby tak dobrze posegregowany, no z którym można byłoby dalej coś po prostu robić. Jeżeli chodzi o to, czy to w ogóle ma wartość, tak, w mojej opinii ma to wartość. Ja w odcinku ze sztuką w tle rozmawiałem z Iwoną Król, radną Ludwikowa i Antonina, i powiedziałem, wyobrażam sobie taką sytuację i wydaje mi się, że tak się prędzej czy później stanie, jak powiedziałem, że to gmina powinna płacić osobom, które wystawiają posegregowane rzeczy, no właśnie za ten towar, który wystawiają. I wydaje mi się, że jeżeli ludzie mogliby zarabiać na no, selekcji odpadów, no to na pewno, to by naprawdę przykładali się do tego. No. I co my tu mamy? No szanowni Państwo, jeżeli chodzi o nawóz, no to jest wiadoma sprawa. To po prostu idzie przerobić w taki sposób, że nasza ziemia może być po prostu bardziej żyzna, czy nasze ogrody. To jest naturalny nawóz, a też widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o ceny nawozu. Jeżeli chodzi o metal, no to jest sprawa oczywista. Tona na złomie takich puszek aluminiowych to jest od 6 tysięcy do 7 tysięcy złotych, bo najczęściej jest spotykane aluminium, albo po prostu jakaś nierdzewna stal, z której są wykonane tak, żeby nierdzewiało inne rzeczy. Także to jest też konkretny pieniądz. Jeżeli chodzi o plastiki, to są w sumie takie cztery najbardziej, z tego co wyczytałem, popularne. To jedna sprawa to jest właśnie to, czyli te opakowania. One są oznaczone jako PP, 05 PP, to jest polipropylen. Ja jeszcze sprawdzę tylko, czy to jest, no bo nie jestem jakimś ekspertem, no wyczytałem po prostu. PP, polipropylen i szanowni Państwo, jeżeli chodzi o cenę tego surowca, jeżeli on jest przemielony, to jest w stanie kosztować 3000 zł tona, a jeżeli jest w całości takie opakowanie, jakoś tam sprasowane, zbite, to jest w stanie kosztować do 1500 zł tona. I to ten polipropylen to jest jeden z takich popularniejszych plastików, które się stosuje. Jest też PET, butelka PET. To są tak zwane butelki PET i tutaj też, szanowni Państwo, ma to wartość. Ja nawet w internecie przeczytałem, w Krakowie chyba powstał taki automat, gdzie 15 groszy płacą za butelkę, jak się włoży. Ale to mniejsza z tym. Butelki PET, bo też znalazłem cennik, jeżeli są przeźroczyste,
jeżeli są przeźroczyste, tak zwane bezbarwne, one są w stanie kosztować 1500 zł tona. Kolorowe są tańsze, ale w butelce jest jeszcze kolejny rodzaj plastików. To jest HDPE. HDPE to się nazywa. To jest polietylen o wysokiej gęstości. I tego typu, tutaj też powinno być na korku oznaczenie, co no jest, tylko to jest tak malutkie, że trudno się doczytać, ale osoby, które się specjalizują w sortowaniu, to one to po prostu już jakby nie muszą czytać, tylko widzą dany plastik, wiedzą, co to jest. I szanowni Państwo, w przemiale, jeżeli takie koreczki czy inne rzeczy byłyby przemielone z tego materiału, to tona jest w stanie kosztować 2000 zł, a jeżeli luzem, to do 1200 zł tona. Także to jest, szanowni Państwo, też jakiś konkret. Jest, czego jeszcze jest najwięcej? No to tych reklamówek. Tych reklamówek to jest tak samo polietylen, tylko tak jak w tych korkach było wysokiej gęstości, to jest o niskiej gęstości. I tego typu reklamówki też mają jakąś wartość. Co prawda bardzo niską, bo tutaj jeżeli to jest belowane, czyli tak sprasowane, jest w stanie kosztować do 600 zł tona, ale jak Państwo widzicie, plastik do recyklingu ma też wartość. Oczywiście są takie plastiki oznaczone jako odór, czy jakoś takie, no, które się bardzo rzadko spotyka i one nie mają takich wartości, jak tu wymieniłem, ale mniej więcej jest tak, że około 80, nawet 90% plastiku jest do ponownego użycia, do recyklingu. Jeżeli chodzi o ceny makulatury, no to gdzieś daje się zauważyć, że jest problem, są braki z papierem. Makulaturę również można przetworzyć ponownie i tutaj cena za tonę nie jest jakaś wysoka, ale spotkałem taki cennik, że jeżeli ona będzie znowu sprasowana, tak zbelowana, no to jest w stanie kosztować 500 zł tona. Tak więc jest jeszcze szkło, bo szkła akurat tutaj w tym worku nie było, ale ze szkłem sprawy wyglądają tak, że na skupach rzeczywiście wydaje się, że szkło nie ma wartości, bo nie można go sprzedać. Chyba że mamy takie butelki na wymianę. Nie wiem jak to jest z hutami szkła, ale na przykład jeżeli mamy już stuczkę szklaną, czyli szkło potłuczone, to już ma jakąś wartość, ale też ze stuczki można robić na przykład gryz szklany, czyli to jest taki surowiec dekoracyjny, to jest takie szkło ozdobne, które można spotkać takie gryzy, ogrody takie wysypane takim szkłem, bądź mączkę na przykład szklaną, czyli to się stosuje taką mączkę na przykład, nie wiem, do piaskowania, do szlifowania takich różnych powierzchni, czy być może też w budownictwie gdzieś. I tego typu surowca już ceny za tonę no, sięgają kilku tysięcy złotych. Tak więc w mojej opinii, szanowni Państwo, tak naprawdę śmieci to jest biznes. Śmieci to jest biznes, tylko trzeba mieć też jakiś pomysł i warunki do tego. A wydaje mi się, że gmina, a dokładnie Zakład Usług Komunalnych, no takie warunki ma, żeby ten problem wziąć na siebie, uniezależnić się i mało tego, być może jeszcze włączyć w to, czy swoje usługi świadczyć innym gminom. I tutaj też mam takie pytanie w ogóle o inwestycje na terenie naszej gminy. Bo jeżeli chodzi o politykę śmieciową, to są jakby nie patrzeć zadania własne, czyli jakby gmina jest zobowiązana do tego, żeby jakby tym problemem się zająć. I teraz patrząc na wszystkie inwestycje na terenie gminy, ile tak naprawdę jest inwestycji takich, które mogłyby w jakiś sposób generować jakiś przychód, to znaczy mogłyby po prostu zarabiać. Takich inwestycji po prostu w naszej gminie nie ma. Jakie się buduje chodniki, drogi, jakieś tam wiaty edukacyjne, siłownie, no to na to pieniądze są. Ale na jakby takie strategiczne inicjatywy i pomysły po prostu nie ma. To jest to, co ja tu jeszcze sobie napisałem. Jest jeszcze taka sprawa, szanowni Państwo. Ja przyjmuję, że na terenie naszej gminy jest około 12,5 tysiąca mieszkańców. I teraz jeżeli pomnożymy te 12,5 tysiąca mieszkańców razy 27 zł, bo tyle płacimy miesięcznie za śmieci, to rocznie z naszej kieszeni na te śmieci idzie ponad 4 miliony złotych. 4 miliony złotych, szanowni Państwo. Te 4 miliony złotych to
już coś jest, prawda? W tym momencie to wygląda w ten sposób, że my wstępnie pracujemy, czyli segregujemy. No bo wstępnie jedni lepiej, inni gorzej. Ci, co nie wystawiają zmieszanych, to segregują pięknie. Ci, co wystawiają, to tak właśnie myślę, że wystawiają w sumie te opakowania ze szkłem i z plastikiem tylko dlatego, że się do kontenera nie mieści. No bo po prostu to wszystko da się przesegregować. Oczywiście są takie śmieci, których nie da się, bo sobie myślę na przykład o pampersach, czy o jakichś właśnie takich związanych z higieną osobistą, czy jakiś gumie na przykład. To są takie oczywiście odpady, których jakby nie możemy tutaj sklasyfikować, ale to jest no jakaś tam mała część. A w tym momencie to wygląda w ten sposób, że my wstępnie pracujemy, segregujemy, potem oddajemy ten towar, czyli to trochę się napracujemy, potem to oddajemy, jeszcze za to płacimy i ten, kto to otrzymuje, jeszcze na tym zarabia, ponieważ jest w stanie pewne frakcje, a myślę, że większość tych frakcji po prostu sprzedać. Tak więc to tak nie powinno być według mnie. Ja uważam, że powinniśmy ten problem we własnym zakresie rozwiązać. Jest jeszcze sprawa wielkich gabarytów, bo mi sugerowano w tych mailach też, dlaczego wielkich gabarytów nie ma. No wielkich gabarytów to w sumie nie wiem, dlaczego nie ma, bo nie jestem pewien, czy w tej ustawie śmieciowej no nie ma takiego obowiązku, czy nie leży na taki obowiązek na gminie, żeby zapewnić taką możliwość odbioru tych śmieci. No ja uważam, że to się wzięło znowu z ceny, no bo wtedy, jeżeli oddawalibyśmy te wielkie gabaryty, to ten tonaż jest no, naprawdę wysoki. Odbiór przez MZO takich wielkich gabarytów za tonę to też myślę, że nie jest mało i wtedy te śmieci miesięcznie pewnie musiałyby nas kosztować nie 27, a na przykład nie wiem, 37. Myślę, że to się z tego wzięło. Gdybyśmy ten problem wzięli na siebie, czyli w ogóle tą politykę śmieciową i gospodarowanie tym, no to można byłoby to na pewno inaczej rozwiązać. Jest jeszcze taka sprawa i tutaj też dostałem właśnie informację w mailu, a to jeszcze co ciekawe właśnie od osoby, która... że od tego roku pojawiła się nowelizacja tej ustawy śmieciowej i tam podobno gmina może partycypować, może dopłacać do śmieci. Bo w programach ze sztuką w tle, kiedy prowadziłem rozmowy z radnymi, no wszyscy radni mówili, że tu gmina nic nie może pomóc, nie może dopłacać, to wszystko musi się bilansować i tak dalej, i tak dalej. A w tym momencie podobno są inne możliwości. Jeżeli rada uchwali oddzielną uchwałę, to jest w stanie dofinansowywać. To może dobrze by było, jeżeli tutaj gmina nie ma w planach rozwiązania tego problemu i ciągłych podwyżek śmieci, może warto byłoby właśnie taką petycję z podpisami złożyć w Radzie Gminy, aby takie głosowanie przeprowadzić. Sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga. Jestem ciocią. Aby przemierzać najskrytsze przestrzenie, z kilkoma muzami tańczyć naprzemiennie, rozpalać w bliźnich stłumione płomienie, myśli rozkładać sferycznie i zmiennie, brodę zawieszać i golić bez płaczu, ale nie wstydzić się płakać czasami, kiedy nie wszystkie mury się kruszą, delikatnie zalać się łzami. Poszukać ziemskich doczyn czy mityczny, a w alchemicznej własnej pracowni wykuć kamień filozoficzny. I Bogu oddać co boskie, cesarzowi co cesarskie, z pustelni wynieść miłości owoce, zaskarbić czyne tajemskie moce. Zaborejski przeciąż uśmiech, szerokim, wielkim, słodkim, szczerym, a dziwy świata tu wiące.